Już niewiele czasu pozostało prowadzenia kampanii wyborczej, jeżeli weźmiemy pod uwagę jeszcze, że cisza wyborcza obowiązywać będzie tuż przed wyborami, to tego czasu pozostaje coraz mniej, w związku z czym zastanawiałem się nad istotą dzisiejszej debaty przeprowadzonej przez telewizję publiczną, ale najlepiej będzie, jak zapytamy o to ekspertów. Moim i Państwa gościem już w tym momencie jest profesor Radosław Markowski. Witam Pana serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Panie profesorze, przyglądał się pan tej debacie? Jakie wrażenia pan odniósł tak na świeżo, na gorąco? No, przyglądałem się, tak. To taka profesja, że muszę. Z różnych stron można do tego podchodzić. Jedna to są te 5 pytań, które ktoś copyrightowo wymyślił. 2, co najmniej 3 z nich były kompletnie chybione, na to zresztą większość rozmówców zwracało uwagę, że na przykład na liście problemów gospodarczych wymienić i taki szczegółowy problem jak to czy euro czy złotówka, który jest po prostu kompletnie nieaktualny w aktualnej sytuacji gospodarczej, to naprawdę tak jakby ktoś sabotażował jakość tej debaty. Drugie pytanie, tam natrętne 2 pytania takie socjokulturowe o LGBT i o małżeństwa czy o religię w szkołach, no też za dużo tego. Krótko mówiąc, pytania fatalnie dobrane, do tego stopnia fatalnie dobrane, że Krzysztof Bosak, radykalny prawicowiec, zwrócił uwagę prowadzącemu, że pytanie jest tendencyjne i skierowane przeciwko Rafałowi Trzaskowskiemu. No naprawdę, naprawdę. No i oczywiście ciekawe wystąpienia niektórych. Powiedziałbym, że Szymon Hołownia ponownie moim zdaniem wykazał się największym wyczuciem tego, co jest ważne nawet, kiedy się proponuje tak chybione tematy, jak zaproponowała to telewizja publiczna. I zaimponował mi też w niektórych wypowiedziach, choć powiedziałbym jako obywatel z większością się nie zgadzam tego, co prezentuje Krzysztof Bosak, ponieważ potrafił argumentować sensownie swoje poglądy na pewne sprawy. Był ciekawy pan Witkowski, który nie ma żadnych szans na tą prezenturę, ale chcę powiedzieć, że w niektórych miały taki ciekawy samorządowo spółdzielczy aspekt, którego brakuje w tej debacie, ale ogólna uwaga chyba byłaby ciągle taka, że i prowadzący, i ci, którzy byli kandydatami w tej debacie na prezydenta, kompletnie mijają się z tym, jakie są prerogatywy prezydenta w Polsce. Oni wszyscy mówili jak głowa egzekutywy, która zajmie się sprawami zarządzeń pewnego typu, tymczasem prerogatywy prezydenta Polski są bardzo ściśle określone i w tym sensie powiedziałbym, że Rafał Trzaskowski może na tle tych 2, których wymieniłem tu jako najlepszych, wypadł trochę blado, ale za to najbardziej zgodny z tym, co jest prezydent. On powiedział w pewnym momencie zresztą, że jako prezydent zamierza współpracować z rządem. To dosyć istotna deklaracja, bo trzeba pamiętać, że rząd tutaj się nie zmieni. Natomiast może zmienić się stanowisko prezydenta i wówczas będziemy mówić o ewentualnej kohabitacji, czyli współpracy rządu z przyszłym prezydentem. Czy to będzie akurat aktualnie urzędujący dalej prezydent, czy dojdzie do zmiany. A więc tutaj jakby z jego strony padła taka deklaracja. Ale ja mam wrażenie, że w kampanii wyborczej, na tym polega trochę kampania wyborcza, że kandydaci tak naprawdę muszą mówić jak najwięcej, obiecywać jak najwięcej po to, aby dotrzeć do różnych grup społecznych. Wie pan, no oczywiście, że muszą mówić, ale dobrze jak mówią z sensem, to pierwsza uwaga. Druga uwaga, jeżeli dobrze rozumieją, kim jest adresat i na przykład w telewizji w różnych godzinach, czy to poranne o 6 rano, kiedy się mówi głównie do rolników, inaczej się mówi niż wtedy, kiedy się mówi wieczorem. Więc przepraszam za ten dydaktyczny wstęp, ale chodzi tylko o to, że kampania jest jaka jest, ale to nie jest tak. Ja tu parę razy na lokalnym podwórku w Polsce zwracałem uwagę, że uważam, że na przykład taki kandydat jak Trzaskowski, który wszedł do gry bardzo późno, nawet
ma mnóstwo rzeczy do nadrobienia, on też powinien się dawkować. To znaczy, tak jak w dobrej muzyce, pauza i wytworzenie popytu na siebie jest bardzo ważne. To na przykład, wydaje mi się, klasycznym przykładem jest Robert Biedroń, który, już pomijam dzisiejsze jego fatalne, moim zdaniem, wystąpienie z tym takim symetryzmem, gdzie próbował obydwie strony głównego sporu obarczać porówno, co jego elektorat akurat kompletnie nie akceptuje. To znaczy, ja to wiem, bo badam te sprawy, więc nie bardzo wiadomo, do kogo on to kierował. Jego elektorat zdecydowanie w drugiej turze chce poprzeć jednego kandydata, czy to Hołownię, czy Trzaskowskiego, a na pewno nie Dudę, więc nie było to, było to zbędne. Ale to, co chcę powiedzieć, to Robert Biedroń po prostu od kilku miesięcy zanudził wyborców polskich tą lawiną takich dobrych słów, takich wszystkich słusznych wypowiedzi. To znaczy, tak nie można. To wyborca ma pewną odpowiedź. Homo politicus w nas jest niedużo. My się nie budzimy rano, nie otwieramy tego okna i mówimy, co ja mogę zrobić dla mojego kraju albo dla demokracji, tak jak tam jeden z, jeśli można, waszych prezydentów, prawda, i tak dalej. My jesteśmy, mamy zawody, mamy koty, mamy psy, które trzeba wyprowadzić. Gdzieś tam potem się troszkę tą polityką interesujemy. I przede wszystkim prezydent, i to jest ta najważniejsza rzecz. Prezydent ma stać na straży konstytucji. Instytucje polityczne po to zostały wymyślone, żeby redukować. To jest taki ekonomizujący wynalazek, że ludzie nie muszą wszystkiego codziennie negocjować, tylko są procedury, które, i to właśnie w Stanach Zjednoczonych, pewnie w tak zróżnicowanym federalnym kraju, z taką historią i tyloma nacjami na pokładzie, prawda, ta wielka wiara w to, że ojcowie założyciele i to, co w Federalist Papers zostało wyłożone tak pięknie, prawda, że to są te podstawowe wartości, że reguły gry są ważniejsze niż konkretne wyniki gospodarcze czy jakieś inne. I to jest coś, co bardzo tutaj w polskiej kulturze politycznej nam brakuje, czego nam brakuje. Panie profesorze, powiedział pan, że pan bada te zjawiska polityczne, które zachodzą na co dzień. I w związku z tym chciałem zapytać o, może nie tyle sens, ale skuteczność takich debat, bo ja już na przykład 4 lata temu podczas debat prezydenckich tutaj w Stanach Zjednoczonych odnosiłem wrażenie, że nie jest istotne do końca, co kandydaci mieli do powiedzenia, ale w jaki sposób osoby, które pracują dla kampanii wyborczych, przedstawią to później i które lepiej przedstawią się jako te zwycięskie sztaby i pokażą lepiej swojego kandydata. Czyli tutaj wchodzi ten tak zwany spin. Czy ma pan wrażenie, że w Polsce mamy do czynienia z podobnym zjawiskiem? Teraz oczywiście każda strona będzie twierdzić, że tę debatę wygrała. Proszę pana, to jest tak, jak pan doskonale wie, skoro pan to śledzi i cała taka literatura, moi amerykańscy koledzy, ja kieruję takim biednym odpowiednikiem amerykańskiego American National Election Study, tylko polskim, i my też to śledzimy. I my wiemy na przykład, że po debatach jest tak zwany efekt krótkoterminowy. To zwłaszcza było widać w Ameryce, w Obamie. Znaczy, jak ludzie go widzieli i słuchali, to jak się robiło te poll, później dokładnie w godzinę czy dwie po takiej debacie, to on wypadał bardzo dobrze, a potem wraz z upływem dni i godzin ten efekt, który wynikał z lepszej prezencji czy wielkiej ogłady mówienia, znikał, prawda? Więc tutaj ludzie mają preferencje swoje, które są stałe, ale oczywiście pod wpływem takiej debaty, ja się nie zdziwię, jeśli jutro czy pojutrze w Polsce, jak się zrobi badanie, to Krzysztof Bosak czy Szymon Hołownia podskoczą w rankingach w stosunku do tego, co mieli poprzednio. Zobaczymy, komu się pogorszy. Tam, tym, którym moim zdaniem ma się pogorszyć, nie ma już z czego się pogarszać. Nie, ale to tak, no to wie pan, zaczynamy debatę, która jest co najmniej, jeśli nie na wykład, to na seminarium półgodzinne. Więc oczywiście debaty mają pewien sens. Mają sens też wtedy, kiedy mają moim zdaniem sens w drugiej turze. Tutaj 11 wypowiadających się, to jest trochę
tu psycholog od percepcji jest potrzebny, który by powiedział, no ale nie można tylu słów zbitych w godzinę 10 minut sensownie przetrawić, jeśli ktoś się interesuje wszystkimi 11 kandydatami, a nie tylko chce zobaczyć, jak główny nienawistny wypad i jak główny faworyt. Bo też trzeba sobie powiedzieć, że ludzie tak tą kampanię oglądają. Pewnie większość Polaków dzisiaj było skoncentrowane na tym, co ma do powiedzenia. Przede wszystkim Trzaskowski, jak ten nowy i spóźniony nieco w tej debacie. Oczywiście urzędujący prezydent, no i poniekąd Hołownia, który jest takim silnym trzecim w sondażach i może jeszcze, jak dobrze pójdzie, się postarać o niespodziankę. No tak, pewnie rzeczywiście tak było. Tutaj w przypadku Rafała Trzaskowskiego było często takim pojawiającym się pytaniem, jak wypadnie na tym obcym terenie dla niego, dlatego że on sam zresztą zaczął bodajże od tego, mówiąc, że w końcu ma okazję pojawić się na antenie telewizji publicznej. Oczywiście nie w materiałach, w których pojawiał się w wiadomościach wcześniej. Na sam koniec chciałem pana jeszcze zapytać o sprawę związaną z podróżą prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu w przyszłym tygodniu. To dosyć zaskakująca sytuacja, bowiem wcześniej nie zdarzało się, aby Biały Dom zapraszał prezydentów, którzy są w tak gorącym momencie kampanii wyborczej. Czy tutaj możemy doszukiwać się jakiegoś ukrytego dna? No wie pan, protokolarnie, dyplomatycznie to jest skandal, prawda? Bardziej strony Ameryki, bo to, że Andrzej Duda chce ponownie w Oval Office na klęczkach jakąś figurę zaprezentować, to rozumiemy. Natomiast to, że prezydent amerykański, że tak powiem, próbuje tutaj pomagać, czy cała administracja, która się na to zdecydowała, to jest wielkie moim zdaniem niedopatrzenie. Nie jest moją sprawą. Ten prezydent akurat Stanów Zjednoczonych jest prezydentem też w pewnym sensie ludzkości, bo od niego bardzo dużo zależy, więc ale obywateli na te uwagi. Ale zdaje się, że prezydent Trump w tej chwili także potrzebuje wsparcia na pewnie kilka tysięcy głosów aktywnej Polonii, która może właśnie tam, gdzie ostatnio mu się powiodło przeważyć, ale nie, może być na początku listopada bardzo potrzebne. No trochę to jest dziwne, że to jest jednocześnie takie, te wszystkie zabiegi wokół tego, nie, żołnierzy z Niemiec do Polski, domniemanych i tak dalej. To jest taki zły klimat dla Europejczyków. To źle wygląda i nie powinno było. Dziękuję panu bardzo za ten komentarz na gorąco tuż po prezydenckiej debacie. Kandydatów oczywiście ubiegających się w pierwszej turze na razie wyborów prezydenckich. Zobaczymy, jak to wszystko potoczy się. A dzisiaj moim państwa gościem był politolog, socjolog, profesor Radosław Markowski. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję.